Cześć, jestem Karincia i witam Was w kolejnym odcinku z Wyzwania 100 Dzieci w grze The Sims 4. Nasza ciężarna, która nie mam pojęcia kiedy zacznie rodzić, ale myślę, że to może być lada chwila, właśnie dokłada sobie tutaj samoczynne czyszczenie, więc sobie robi ulepszenie, bo musimy sobie ponaprawiać lub poulepszać obiekty do naszej aspiracji. No jeszcze ten 10 poziom logiki musimy wbić. Ale to nie mam pojęcia kiedy, bo między odcinkami poprzebierałam dzieci, więc myślę, że jak wrócą ze szkoły, to sobie też pójdziemy ładnie do kasa i tam Wam pokażę. O, tutaj mogę Wam już pokazać, na przykład jak przebrałam Florydę, proszę bardzo, więc dałam dziewczynkom takie, bym powiedziała, fryzury bardziej odpowiednie dla nich, bym powiedziała, szczerze powiedziawszy. I tutaj właśnie, jak sobie wejdziemy do kasa, to Wam wszystko pokażę, no bo wszystkich tutaj ładnie poprzebieram. Oprócz Teksasa, którego przebierałam jeszcze przed poprzednim odcinkiem, ale chyba nie byliśmy w kasie. Nie wiem, czy go Wam pokazywałam, czy nie. Ale tak go Wam pokażę w dzisiejszym odcinku, więc wszystkich sobie dzisiaj zobaczycie, bo nie mówię, nie pamiętam, czy go ostatnio pokazywałam, czy nie. Nie możesz dołączyć do klubu rodzina, bo klub rodzina jest dla rodziny. To był specjalnie stworzony klub, żeby mogła poznać całe rodzeństwo naszą Śnieżką, żeby jakby co mogła wszystkich zaprosić właśnie na przyjęcie. Teraz już nam nie jest potrzebny i raczej w przyszłości już nam potrzebny nie będzie. Dobrze. Co tam jeszcze możemy ulepszyć? Bidet. Tu dodajemy sobie jeszcze bidet, miejmy w pełni ulepszoną toaletę, żeby nam się z niej miło tutaj i przyjaźnie korzystało. Dzieciaki za chwilę wrócą ze szkoły. Pytanie, czy przyniosą dobre oceny, czy nie. Teksas oczywiście jako kleptoman coś zwędził i ma 6. Arizona też ma w górę ocenę i Dakota również, więc Dakota powinna też już mieć 6, bo nią wbiłam właśnie tutaj wampirologię w poprzednim odcinku. Tylko muszę nią jeszcze popracować nad odpowiedzialnością, ale to mamy mnóstwo czasu, więc ewentualnie mogę ją sobie zostawić w domu. A Teksas też ma już 6 i Teksas ma odpowiedzialność wysoko, więc jakby co, mogę go sobie wyprowadzać, żeby ewentualnie zrobić miejsce na kolejne dzieci, ale myślę, że to chyba nie nastąpi w tym odcinku, albo przynajmniej też mogłabym go wyprowadzić jeszcze przed narodzinami, jakbym chciała w sumie, więc teraz mogłabym już go wyprowadzić, czy zrobić mu rodziny i go wyprowadzić. No z jednej strony może to byłaby dobra opcja, bo bym sobie, kurczę, zwolniła miejsce w domu i może byłyby pierwsze trójeczki. A ty nie możesz skorzystać z nocnika sama. Dobrze, dobrze, dobrze. W takim razie zmień sobie tutaj strój i myślę, że brat cię właśnie pouczy właśnie tutaj nocniczko, bo ty jeszcze sama nie możesz, a ty w takim razie pójdziesz tutaj i zaplanujesz strój i będę mogła Wam pokazać dzięki temu, jak wygląda właśnie, wyglądają ich nowe stroje wszystkich. Jak tam Arizona? A ty wejdź do środka, kochana, nie stój tak na dworze, halo. I szybko pokazuję Wam stroje, oczywiście przypominam, jak wygląda nasza Śnieżka, proszę bardzo, więc jak zawsze z bliska, proszę bardzo, tak. Oto tak wygląda, jeśli chodzi o Teksasa, proszę bardzo, tak wygląda z blisko jego buzia. Zupełnie coś innego niż Śnieżka, tak przynajmniej mi się wydaje. Jeśli chodzi o Arizonę, proszę bardzo, zobaczymy, ile będzie miała z mamusi. Jeśli chodzi o Dakotę, to może Dakota zdejmij ten strój zimowy i pokaż się w stroju codziennym, proszę bardzo. Wydaje, nie, na pewno ma oczy po mamie, więc wydaje mi się, że tutaj Dakota chyba z całej, jaki podbródek masz, wysunięte. Wydaje mi się, że Dakota, no z oczu to na pewno cała mama. No z oczu to mamusia, nie, mama nie masz tak wysuniętego podbródka. I nos chyba masz bardziej po, nie, chociaż taki bardziej, nie, nie jest taki śnieżkowy nosik, dobra, ale oczy, oczy to jest cała Śnieżka, co nie z oczu, to jest kompletnie mamusia. I jeśli chodzi o bliźniaczki, no to proszę bardzo, Floryda, która ma kolor oczu mamusi, oraz Iga, która również ma kolor oczu mamusi. A jeśli chodzi o stroje, to zaczniemy może od tych najmłodszych, proszę bardzo, szybko przeklikam, jeśli ktoś chce, to sobie może spauzować w odpowiednim momencie, żeby się przyjrzeć tym ubrankom, proszę bardzo. Jeszcze tutaj Dakotę Wam pokażę. Będziemy sobie tak szli od końca do początku, proszę bardzo. Jakoś przy Dakocie nie miałam jakiegoś stylu, bym powiedziała.
Ten mi się strój bardzo na niej podoba. Och, to mi się bardzo. Ten mi się strój bardzo podoba. Trochę zainspirowałam się właśnie niektórymi strojami, niektórymi elementami stroju, które już jej gra dopasowała. Jeśli chodzi teraz o Florydę, w Florydzie na przykład nie zmieniłam tego kombinezonu, który miałam, tylko dodałam właśnie rajstopki. Na przykład, a więc tutaj też czasami brałam inspirację z tego, co im gra dała. Czasami się bliźniaczki właśnie starałam ubrać podobnie, nie dokładnie tak samo, ale czasami właśnie niektóre podobne ubranka. Proszę bardzo, strój numer 2 jeszcze, zimowy. O, i po kolei. Proszę bardzo. I strój numer 1. I jeszcze na koniec Teksasa Wam pokażę. Mówię, nie pamiętam, czy pokazywałam, czy nie. Więc na wszelki wypadek, żebyście również mieli ogląd, jak i jego ubrałam. Może zaczerpniecie z tego jakąś inspirację dla siebie, a może nie. Ale chyba go pokazywałam, bo mówiłam, że wampirze tutaj naleciałości raczej miałam. Na wstępie odcinka zapomniałam też dodać, że na 1 listopada planuję live'a na kanale. Więc jeśli macie właśnie co robić 1 listopada, jeśli nie planujecie nigdzie iść, to serdecznie zapraszam właśnie na live'a. On będzie raczej w godzinach popołudniowych, bo raczej to będzie godzina 17 czy coś takiego, ale serdecznie, serdecznie wszystkich zachęcam. Jeszcze nie wiem, co będziemy robić. Myślę, że to będzie coś, co będzie wybrane w ankiecie, bo myślę, że w środę pojawi się na karcie społeczności ankieta i tam będzie kilka propozycji do wyboru, więc możecie właśnie teraz w komentarzach zaproponować właśnie, jeśli jeszcze to oglądacie przed ankietą, czyli we wtorek, właśnie co mogłoby się pojawić na live właśnie 1 listopada i tutaj właśnie później będzie głosowanie na karcie społeczności, jestem otwarta na propozycje, więc tutaj można proponować, co miałoby być, żeby to był taki, bym powiedziała, troszeczkę specjalny live, na którym zrobimy różne ciekawe rzeczy. Czy ty też nie masz nocnika? Też nie masz nocnika, więc chodź tutaj, kochana. Ciebie też za chwilę pouczymy. O właśnie, a może nie za chwilę, może siostra cię pouczy nocniczka. O, zrobimy tak, ucz korzystania z nocnika. Florydę, proszę bardzo, więc jeden uczy Igę, drugi Florydę i będzie super, dobra. Ty chyba tam nic nie robisz, co nie? Nie, a więc siostra totalnie może przyjść tam i ty masz nie rysować, ty miałaś grać w gry, żeby sobie poprawić. Halo, miałaś grać w gry, proszę tam ładnie grać w gry. Idziesz po siostra? Idziesz, dobra. A tutaj też się ładnie uczycie nocnika, jak skończysz, to też możesz sobie wziąć prysznic. I proszę bardzo, Iga ma już drugi ładnie poziom, więc tutaj ładnie później sama będzie mogła na nocniczku siadać. Super, bardzo dobrze. Zawsze na plus. No trzeba by też za chwilę dzieci położyć spać, ale myślę, że ważniejsze będzie dzieci za chwilę jeszcze nakarmić przed tym snem i tak sobie zrobimy. Więc tutaj ja serdecznie zachęcam i zapraszam właśnie na live'a, ale również zachęcam do pozostania w domu, żebyście nie szli tego 1 listopada na cmentarze, do rodziny, a więc jak tradycja w Polsce wskazuje, tylko żebyście po prostu zostali w domu. Wiem, że zapewne robię live'a, przeważnie robię live'y w sobotę, ale tym razem właśnie postanowiłam właśnie zrobić live'a w niedzielę, żeby to też było takie specjalne. Zresztą sądzę, że zapewne wielu youtuberów w sobotę, czyli w Halloween, zrobi live'a, żeby też ludzi zachęcać właśnie do pozostania w domu. Więc myślę, że w sobotę to live'ów będzie dużo. A na wszystkich świętych to pewnie już mniej, no bo to raczej w Polsce obchodzimy, tak bym powiedziała, hucznie, jak to można nazwać. Właśnie to święto, w sensie, że obchodzimy je bardziej niż cały świat, no bo raczej nie wiem, czy w Stanach obchodzą wszystkich świętych, bardziej może dzień zaduszny obchodzą niż wszystkich świętych, więc tutaj raczej takiego chodzenia na groby i wspominania zmarłych za bardzo, wydaje mi się, w Stanach nie ma, więc tutaj bardziej wydaje mi się, że jest to bardziej związane z naszą tutaj polską kulturą, więc w szczególności pewnie tych różnych live'ów będzie mniej, dlatego ja postanowiłam też troszeczkę właśnie w te wszystkich świętych polajwować, żeby Was zachęcić do zostania w domu w ten dzień, żebyście też się siebie chronili, swoją rodzinę i wszystkich dookoła tak naprawdę, więc całą społeczność, więc zachęcam. Nie wiem, zobaczymy, jakie będą przepisy prawne, jak to w ogóle, jakie będą obostrzenia na tamten weekend, zobaczymy jeszcze, ale tak proaktywnie chcę już Was serdecznie zaprosić, więc
Mam nadzieję, że się będziemy wtedy świetnie bawić. W szczególności też myślę właśnie o tym, żeby zrobić live'a, bo ja akurat tego 2 listopada, czyli dzień później, akurat sobie wzięłam urlop, więc będę miała wolne, więc spokojnie jakby co będę mogła też dłużej polajwować, bo nie będę miała tej presji, że rano muszę wstać później jeszcze do pracy, więc tutaj spokojnie live będzie trwał tyle, na ile ja będę miała siły, opowiedzmy tak. Oczywiście planuję mniej więcej 2 godziny jak zawsze, ale jeśli będzie dłużej, to bo będziemy się świetnie bawić, to spokojnie może być dłużej, opowiem tak, bo nie będzie żadnej tutaj ode mnie presji, żeby szybciej spać. Dobra. Śnieżka, ja myślałam, że naprawdę w tym momencie będziesz już rodzić. Mam już 17, a ty nadal nic. Dobra, ciebie też zapraszam do jedzenia i mogłabyś w sumie sobie coś pooglądać, więc pooglądajmy kanał sobie na przykład akcji czy coś takiego. Ty skończyłaś, widzę, jedzonko. Mama, co tam miałaś zrobić? Nie wiem, co chciałaś robić, ale w takim razie możesz położyć Igę spać, bo jest zmęczona, więc zapraszam, a cała reszta tam je albo coś innego robi, więc zapraszam ciebie, żebyś położyła ją spać. I właśnie myślę, że za chwilę, w sumie chyba pewnie już wszyscy wzięli jedzonko, bo tutaj już właśnie nasza Floryda, tak? Floryda. O, zaczął się poród! Jej! Ale jeszcze połóż mam spać i za chwilę sobie będziemy rodzić. I właśnie, poród. No to w takim razie, skoro już mamy poród, to jeszcze nie będziemy Teksasa wyprowadzać, ale to oznacza, że sobie go zostawię w domu i po prostu na koniec odcinka go sobie... Znaczy, możemy go postarzyć w każdym momencie, ale go sobie po prostu zostawię tutaj w domu. A ty chodź, kochana, tutaj tam nie przeszkadzaj, co? Chodź, młodej nie przeszkadzaj. No, bardzo proszę, tutaj zapraszam sobie, poodrabiasz lekcję. Więc możemy go za chwilę sobie postarzyć, bo go mogę postarzyć, żebyśmy mieli go postarzonego. I będę właśnie mogła go później pomiędzy odcinkami wyprowadzić. Ale najpierw poród, bo i tak nie będziemy go jeszcze dzisiaj wyprowadzać, więc proszę bardzo, ładnie urodź dziecko. A jak tam nasza najmłodsza Floryda, bo ona też, przepraszam, za chwilę nam tutaj padnie ze zmęczenia. Czy ktoś nam tutaj już kończy jedzonko, czy tak, tak bym powiedziała, powoli? Myślę, że jak może tobie skończę tutaj oglądanie telewizji, to może właśnie będzie lepiej. Albo nawet tobie powiem, żebyś nie jadła do końca, tylko żebyś położyła siostrę spać, a my tu patrzymy, co się rodzi i ile się rodzi, bo to pewnie jest ważniejsze, ile nam się tutaj dzieci za chwilę urodzi, no bo oczywiście poprzednio były bliźnięta, więc mamy ze sobą już pierwsze bliźnięta. Pytanie, czy kolejne? W sumie twoja mama miała bardzo dużo bliźniąt, bo miała 8, a twoja babcia miała 7, więc w sumie twoja mama też tak późno jak ty zaczęła, a przerosła swoją mamę, czyli założycielkę. I mamy pierwszego chłopca. Więc przypominam, że nadaję imiona po sportowcach i to po polskich sportowcach. Była już Iga Świątek. Teraz będzie Adam Małysz. A więc dzisiaj też przed odcinkiem jeszcze sprawdzałam, jakie były imiona w ogóle nadane Simom, żeby się nie powtarzać. Bo na przykład widziałam w propozycjach Robert Lewandowski, ale tak mi się gdzieś tam zaświeciła lampeczka, że imię Robert już chyba było i rzeczywiście sprawdziłam w jednej z piątek, rzeczywiście to było chyba pierwsze dziecko Jagody, chciałam powiedzieć Śnieżki, Jagody, Robert, a więc zresztą mi się tak przypomniało, bo mi się skojarzyło i rzeczywiście imię Robert już było, więc na przykład po Robercie Lewandowskim nie nadam imienia, no bo żeby nie powtarzać, ale Adama nie było, więc mamy Adam Pazur po Adamie Małyszu, oczywiście skoczku narciarskim, proszę bardzo. I jest jedno dziecko, więc tym razem nie ma bliźniąt, tym razem nie. Ale myślę, że jedne bliźnięta na razie nam jako małe dzieci wystarczą, więc może lepiej, może następna ciąża to byłyby bliźnięta i może byłoby fajnie, bo wtedy już myślę, że dziewczyny będą raczej już dziećmi, więc tutaj nie będzie też problemu. A kim ja jestem? Ja przecież chcę być Śnieżką i chcę zrobić super skuteczną opiekę, proszę bardzo, no. A później oczywiście, kochana, możesz iść spać. Bo widzę, że jesteś bardzo, bardzo zmęczona, ale bycie w ciąży to powoduje, proszę bardzo. Czy ty masz 4 poziom umiejętności? Nie. I widzę, że jesteś głodna, więc sobie weźmiesz ostatnią porcję tej frittaty, która była w lodówce, proszę bardzo. Proszę ładnie tutaj dojeść, żebyśmy mieli, żebyś nie była taka głodna. Tutaj ładnie czytamy do snu młodej. O, proszę bardzo, pewnie za chwilę skończymy. I będę ciebie też prosiła, żebyś dokończyła swoje jedzonko. A następnie cię poproszę, żebyś odrobiła lekcję. No, a tutaj troszeczkę sobie podeśpimy i będzie też super. No, a ty też sobie tutaj ładnie skończysz.
O, już skończyłeś jedzonko nawet. To w takim razie, jak już skończyłeś jedzonko, to mógłbyś posprzątać wszystkie talerze, jakie tutaj mamy, bo młode też zrobiły troszeczkę bałaganu. O, już skończyłaś. A, więc tam był tylko jeden gryz. Proszę bardzo. Tak, tak, tak. Proszę ładnie posprzątać wszystkie talerze i za chwilę tobie też będziemy robić urodzinki. Nie muszę włączać generatora aspiracji, bo ty już masz do wygenerowania tylko i wyłącznie ostatnią cechę, więc sobie już nawet przygotujemy ładnie torcik i będzie można dmuchać świeczuchy. Proszę bardzo, więc nasz kleptoman niedługo będzie wyprowadzony. Czy ja tobą brałam parasol? Nie, a więc muszę tobą wziąć parasol. A tobie tobą brałam? Tobą brałam parasol, okej. To weź sobie na przykład ten parasol, proszę bardzo, żebyś miała. Tutaj, żeby każdy miał parasol. I ty musisz jakąś umiejętność zrobić. Ty chcesz być kreatywna. Czy ty masz już drugi poziom w kreatywności? Nie, ale jesteś bardzo blisko. W takim razie mogłabyś sobie chwilę pomalować kształty jeszcze przed snem i sobie troszeczkę poszlifować umiejętność. No raczej nie poszlifujesz jej przed końcem dzisiejszego, bym powiedziała, dnia przed jutrzejszym pójściem do szkoły, więc raczej w poniedziałek będziesz dopiero miała szóstkę. Bo wątpię, żebyś teraz dwa poziomy umiejętności zdążyła mi jeszcze zrobić, więc niestety będziesz dzieckiem przez cały weekend, ale to nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, jak to się mówi. Więc tutaj jak najbardziej, o, jeszcze tutaj wypowiedz życzenie, młody człowieku. Myślę, że mama mogłaby też, o, wstać i ci przy tym towarzyszyć. Proszę bardzo, więc zapraszam Śnieżka tutaj. O, proszę bardzo, dla Arizony drugi poziomek umiejętności. Dakota ładnie odrabia lekcje. Myślę, że może mama za chwilę jej tutaj pomoże w tym odrabianiu lekcji, żeby jej też sprawniej tutaj poszło. O, i proszę bardzo, i przynajmniej Śnieżka będzie tutaj obserwować urodziny synka. Proszę bardzo, 100 lat, 100 lat, 100 lat, młody człowieku. O właśnie, a młody człowieku, a propo, 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 propo. Ja ci jeszcze nie zrobiłam tego zdjęcia do drzewa genealogicznego szybko, to taką szybką fotę mu jeszcze cyknę, bo chyba nie zrobiłam mu. A raczej robię wszystkim jako nastolatką, więc chciałabym się tego trzymać. I tutaj oczywiście losujemy. Nasz wampir, który nie lubi dzieci, jest kleptomanem, będzie jako ostatnią cechę miał. Uwielbia przyrodę, proszę bardzo. Wampir, który uwielbia przyrodę. Widzę, że coś bierzesz po swojej siostrze, no bo tutaj również jego młodsza siostra, zapomniałam jak ty masz na imię, Dakota, też ma aspirację wampirzą i jej się jako nastolatce już wylosowała cecha uwielbia przyrodę, więc oboje z wampirów uwielbiają przyrodę. Proszę bardzo, no. Ciekawe, 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 bym powiedziała, połączenia. Tutaj cech nam gra losuje, ale oczywiście jest to możliwe. Wiadomo, oni nie są jeszcze wampirami, oni tylko pragną zostać wampirami. Ja ich tymi wampirami nigdy nie zrobię, więc to też jest inna sprawa. Dobra, świeczki dołożone. To torcik można schować do lodówki. Oni tak będą sobie brali kawałki tego ciasta, ale żeby już było, żeby jak przynajmniej następnym razem wyjmę z lodówki, to żeby miało już te świeczki, chociaż w lodówce i świeczki, to przecież dawno by się nam tutaj już skończyły te świeczki i by nam się stopiły w tej lodówce. Zresztą w lodówce, gdzie jest zimno, trzymać takie ciepłe rzeczy, to też by nam się lodówka zepsuła, więc w sensie normalnym to nie ma sensu. O! Ale w sensie, bym powiedziała, simowym, to jak najbardziej ma sens. Dobrze, się zastanawiam, czy jeszcze tobie dać czasami, żebyś zrobiła może dodatkowe zaliczenie. Jakby tutaj tobie mama pomogła, to też by wam szybciej poszło i by było fajnie. I byś przy okazji też sobie troszeczkę właśnie rozwinęła umiejętności. Nie, żadnych studiów. Halo, 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 ty gdzie? Ty oczywiście poszłaś tutaj do małych dzieci. No dobrze, niech ci będzie, ale tutaj mamusia tobie pomoże przy odrobieniu lekcji. Mówię. Przynajmniej będzie miała też bonus na przyszłość z odrabianiem lekcji szybszym. I przy okazji troszeczkę też odpowiedzialności tego wszystkiego jej też ładnie tutaj wskoczy, a jest już dosyć wysoko. Tak się zastanawiam, czy czasami jej nie zostawić w domu, żeby nam pomogła, chociaż na pewno będziemy mieli tego Teksasa do pomocy. To w sumie mogłabyś pójść do szkoły i tam sobie ciężko popracować i przy okazji dzięki temu rozwinąć też odpowiedzialność. Myślę, że to będzie dobra opcja, a później jak wrócisz, będziesz mogła dalej robić też właśnie prace domowe i dzięki temu też odpowiedzialność zwiększyć. Więc myślę, że tak to zrobimy. Mamy kolejny simowy dzień, a to oznacza, że czas postarać się o kolejne dziecko, więc pobrałam oto tego sima, szlachcica, więc tutaj sobie o szlachecką krew i szlachecki rodowód wprowadzimy
do naszej rodziny. Proszę bardzo, Ludwik Szlachcic zostanie kolejnym tatusiem, więc oczywiście będziemy musieli go pójść i poznać, więc tutaj sobie to zrobimy za chwilę. Oczywiście najpierw wyślemy dzieciaki do szkoły, a później właśnie pójdziemy sobie do Szlachcica. Arizona, niech tam nam troszeczkę pomaluje. Jak tam z twoją umiejętnością? No jesteś w połowie niestety drugiego poziomu, więc na pewno nam się to nie uda. Ale oczywiście do szkoły cię wyślemy, bo będziesz miała cały weekend nad pracą, nad umiejętnościami. Jak tam tutaj nasze, bym powiedziała, bliźniaczki? W sumie można by je obudzić. Widzę, że chyba pewnie obie skorzystały z nocników zapewne. Tak mi się coś przynajmniej wydaje. Oczywiście zostajemy w domu. Co tym razem musimy zrobić do pracy? Zbierz kwiaty. Prosta sprawa. Wystarczy tutaj, że zbierzemy tutaj nasze nie lwie pasze, tylko zbierz tutaj cały plon nam. Coś nam tutaj się świeci? Nie, a czy trzeba coś tutaj podlać, bo tak wiecie, halo, gro. O właśnie, coś tutaj mi przez chwilę nie odpowiadałaś, więc tutaj ładnie sprawdzimy, czy gro, o dobra, ucelowałam w końcu. Ale widzę, że chyba nic tutaj do roboty nie mamy, ale zawsze może coś trzeba będzie podlać. Nie, akurat nie. Dzisiejsze zadanie do pracy jest prostackie, można by powiedzieć, ale tu można coś ewoluować, tak? Ewoluujmy i oczywiście zbierzmy cały plan. Proszę bardzo, więc coś jeszcze nam tutaj będzie do ewoluowania? Chyba nie, tylko ostrokrzew był i jest wspaniałej jakości, więc wspaniale. Dobra. A ciebie zaproszą, żebyś nam tutaj przygotował kąpiel z bąbelkami. Może najpierw dla Iggy, zaś nasza Floryda w tym czasie. Czy jakie ty masz umiejętności? Nocnik, o, ty prawie drugi poziom nocnika. Poruszanie się wyobraźnie. W takim razie ty, kochana, w międzyczasie troszeczkę możesz się pouczyć kształtów, a później wykąpiemy drugą z was. Chyba, że zrobimy inaczej, że ty wykąpiesz drugą, bo jeszcze w sumie masz trochę czasu przed szkołą, więc możesz wykąpać drugą siostrę. A talerze to posprząta przecież pokojówek, co nie? Więc jak najbardziej możesz je tam kąpać. Proszę bardzo, a ty sobie ładnie rozwijasz umiejętność. Nie zjesz przed szkołą, ale mam nadzieję, że zjesz później w szkole. Dobra, i później trzeba będzie też was posadzić obie na nocniki, żebyście się pouczyły umiejętności, w szczególności Florydę, która nie ma drugiego poziomu umiejętności, niestety. Dobra, skoro to mamy skończone, w takim razie ciebie bym poprosiła tutaj, żebyś dalej dziergała. Mamy coś jeszcze do dodziergania i żebyśmy sobie to dodziergały, jeśli chodzi o właśnie sprzedaż. Nie, tutaj nic nie mamy do sprzedania, okej, dobra. Dobra, więc tutaj wszystko jest, co mieliśmy, było sprzedane, ale będziemy mogły dodać piżamkę naszemu Adamowi. Tak, przebierzmy dziecko w piżamkę. Może najpierw już teraz to zróbmy, chodź. Przebierzesz Adama w piżamkę, a później sobie dodziergamy. Co mamy do dziergania, żeby fajnie sobie już leżał w naszej piżamce? O tak, super. Dobra, a ty, kochana, za chwilę idziesz do szkoły, więc raz, dwa, trzy. Do szkoły idziesz ty. Oraz ty za chwilę idziesz do szkoły. Tylko tam dokąp młodą. Dobra, już tam wykąpana Iga? Myślę, że tak. W takim razie jeszcze tutaj nas posadzisz Igę na nocnik. Ona chyba już ma drugi poziom nocnika, ale nic nie zaszkodzi. Tak, ona ma już drugi poziom nocniczka. Dobra. A ciebie zaproszę też tutaj. A ty idziesz sobie do szkoły rachciach i ty też do szkoły rachciach. Dobra. Siadacie na ten nocniczek? Tak, siadacie, a więc ty sobie tutaj ładnie siadasz, a ciebie będziemy sadzać, więc tutaj proszę bardzo, ucz nocnika, również Florydę zapraszam, proszę bardzo, bo Floryda jeszcze jest do nauczenia. Obie dziewczyny oczywiście uczą się pilnie w szkole, żeby zdobywały jak najwięcej odpowiedzialności. No i jak tam u ciebie? Później jesteś głodna, co nie? A więc tutaj wiadomo, głód ważna sprawa, więc tutaj sobie wyciągniemy dla was jedzonko. Co my tu mamy jeszcze? Kluski z czosnkiem i makaron serem. To może te kluski z czosnkiem, bo makaron jest tylko jedna pozycja. A trzeba oczywiście nakarmić was obie. I proszę bardzo, weź porcję. No i super. I ty sobie też ładnie rozwijasz umiejętność. Masz już prawie drugi poziom, więc myślę, że spokojnie do drugiego poziomu dobiłyśmy. Super. A widzę, że bardzo wysoko masz myślenie.
Proszę, proszę. Trochę gorzej poruszanie i wyobraźnia, ale to kilka zjazdów na zjeżdżalni. I też powinno być dobrze. Jak u Ciebie z tym nocnikiem? 39% drugiego poziomu, dopiero myślenie, dopiero na drugim początek, wyobraźnia troszeczkę dalej, więc dobrze. Obie bliźniaczki mają jeszcze dużo, dużo, dużo przed sobą nauki, ale oczywiście mamy na razie jeszcze brata do pomocy, więc myślę, że spokojnie dacie radę. No to co? Nakarmimy obie dziewczyny i myślę, że dokończymy tutaj dzierganie. I oczywiście idziemy oczywiście zapoznać się z tatusiem i oczywiście postarać się o to kolejne dziecko, a ty w tak zwanym międzyczasie na przykład możesz posprzątać czy coś takiego później. O, przyjmij aktualne wyniki, proszę bardzo. Nie ma większego znaczenia. Jak z tym nocnikiem już kończymy? Kończymy, dobra. Ile ci tam wyszło tego? 24%, więc całkiem, całkiem sporo, jeśli chodzi o naukę razem z bratem, fajnie. O, i ukończony projekt zwłóczki, super. W takim razie możemy również go teraz ładnie wystawić na Plopsi, proszę bardzo. Więc wystawiamy, wystawiamy. Odrzuć propozycję pracy, żadnych stypendiów, dziękuję, więc gra tutaj jest, bym powiedziała, namolna, jeśli chodzi o studia, ale żadnych studiów. Plus, kiedy ułożymy, w sumie mamy coraz mniej jedzenia, więc w sumie jak czekamy jeszcze, żeby dziewczyny zjadły, to ty możesz nam coś jeszcze ugotować w międzyczasie, proszę bardzo. O nie, dlaczego dzwonią do ciebie? Nie. Idź gotować, kochanie. Powinny do mamy dzwonić, a nie do ciebie. A ty gdzie idziesz? Po co idziesz do zabawy lalkami? Aha, bo ty już skończyłaś zapewne. Ile masz do myślenia? Ty akurat masz sporo do myślenia. Więc ty, o, proszę bardzo, ładnie kształty, a ciebie, halo, a ty mu powinnaś dokończyć jedzonko, halo, halo, bo my musimy gdzieś iść, a mi nie dokończysz jedzenia przez to, że tam jakieś kształty chcesz robić. O, nieładnie, nieładnie, ciebie też zapraszam tutaj, pomożesz w nauce kształtów, proszę bardzo, a nie, nie możesz pomóc w nauce kształtów, no tak, bo tego aktualizacja nie poprawiła akurat, no cóż, no tak. A ty miałaś dojeść, bo jesteś głodna, żebyś nie była taka głodna, bo ledwo co tknęłaś to jedzonko. Więc proszę ładnie usiąść i dojeść. I idziemy. Dziękujemy za gratulację nowego członka. Proszę bardzo, więc szybko. Raz, raz, raz. A, ty już ładnie zrobiłaś, bo sałatka się robi szybciutko. Super, dobra. Żadne ćwiczenie, żadne podnoszenie ciężaru. W sumie ty jesteś aktywna, więc fajnie, więc pewnie byś chciała. A na przykład możesz wyrzucić śmieci z rumby, bo nie wiem, czy tego się pozbędzie nasz pokojówek, więc nie wiem, czy to zrobi, więc żeby było gotowe. Dobra, jak z Twoim jedzonkiem? Chciałabym, żebyś dokończyła. Proszę bardzo. Żebyśmy mogły iść, żeby nam później talerze nie fruwały gdzieś w powietrzu. Zjesz to szybciutko? O, dziękuję, proszę bardzo, ładnie. Teraz możemy iść. Dobra. Pamiętam, gdzie wprowadziłam szlachcica. Dobrze, wprowadziłam go do tego domu, żeby tutaj mieszkał jak szlachcic, no to w troszeczkę większym domu. Jednym też z innych tatusiów. Z komandosem chyba mieszka. O, i nawet jest przed domem, to w takim razie ja szybko zrobię mu zdjęcie do miniatury, chociaż może niech para mu aż tak bardzo nie leci z ust, żeby miał, o, ładne zdjęcie, ale widzę, że nie pozbędziemy się tej pary. No dobrze, więc w takim razie niech będzie tak. Niech będzie, co ma być. I proszę bardzo, uprzejme zapoznanie. Wspaniałe, uprzejme zapoznanie za dobre maniery, które nam wiele ułatwia, proszę bardzo. O, i super. No, i już jesteście prawie przyjaciółmi. Wspaniale, więc możemy cię zabrać do nas do domu. Romantyczna atmosfera i te sprawy. I szybko się staramy, a przy okazji uczymy dzieci tego, czego potrzeba. Dobra, Ludwik Szlachcic. Nawet na prawie pierwszym miejscu. I oczywiście pana szlachcica musimy sobie dodać nam do grupy. Jak zwykle. I zaprosić do nas do środka. I włączyć aurę, proszę bardzo. Małe dziecko też będzie od nas czegoś wymagało. Dobra, Floryda, jesteś tutaj. Czy ty odłożyłaś już ten talerz, czy jeszcze nie? Czy nam się gdzieś zgubił? Ja raczej w powietrzu, nam nigdzie nie wisi, więc nie wiem, gdzie on jest. Czy ty potrzebowałaś myślenia? Już prawie kończysz myślenie, więc ja bym się raczej skupiła u ciebie na poruszaniu się. Z racji tego, że nie mamy jeszcze zamieci śnieżeń, to raczej możesz sobie tutaj na dworze pozjeżdżać. U ciebie chciałam się skupić na myśleniu tym razem, więc proszę bardzo.
A jeśli chodzi o Teksasa, to możesz robić cokolwiek, a więc jeśli chcesz przeglądać sieć, to możesz przeglądać sieć, mama i tak idzie. Chociaż wiesz co? Jedną rzecz mógłbyś zrobić, mógłbyś wziąć pocztę. Proszę bardzo. A mama za chwilę zrobi tam skuteczną opiekę, proszę bardzo, i też bardzo szybko zajmiemy się najmłodszym. Proszę bardzo, ale pana zapraszam tutaj. Zapraszam do nas. Nie ma co się denerwować tym niemowlakiem tam. No, super skuteczna opieka załatwiła nam wszystko. A my tu na przykład możemy sobie zrobić, o, uwodzicielską pozę, proszę bardzo. I mam nadzieję, że może od razu pasek nam pójdzie w górę. Ciebie zapraszam do środka, żebyś później nam nie stał na dworze. Proszę bardzo. A ciebie zapraszam może bardziej tutaj, żebyś była w flirciarskim nastroju, bo widzę, że jak stoisz tam daleko, to cię flirciarski, o właśnie, nastrój już nie obejmuje. Dobrze, w takim razie możesz teraz poflirtować. Możesz jeszcze o na przykład zrobić pochwal wygląd, proszę bardzo. Poślij pocałunek, powinien gdzieś tam być też. Nie możesz jeszcze posłać pocałunku? Ale może spróbujmy wręczyć różę. O, może się uda, może się uda. Sugestywną rozmowę mamy, więc może, może. Co tu jeszcze możemy? O, słodką gadkę możemy zrobić, proszę bardzo. Wręczamy różę? Wręczamy chyba. I co, przyjmiesz pan? Przejmiesz. O, romantykiem jest, proszę bardzo. Już możemy robić pierwszy pocałunek. Bardzo dobrze. I cmok. O, no i bardzo szybko Ludwik nam idzie, to super. W takim razie może jeszcze gadka na podryw. Dobra, i jeszcze może normalny jakiś pocałunek. Proszę bardzo, pocałuj. Proszę bardzo, całuj, całuj, kochana, całuj, całuj, nie daj mu iść. Zróbmy tak. Podejdź tutaj, panie, nie idziesz pan do telewizora, komputera, czy czegokolwiek pan tam chciałeś pójść. Zapraszam do nas. Zapraszam do sypialni. Proszę się też nie teleportować. Ucałujmy mu dłonie może w takim razie. Nie chciał normalnego pocałunku robić, to może ucałujmy mu dłonie. Zwróć notatki. I mnie tutaj nie przeszkadzać, proszę. Ważne rzeczy są robione teraz. Pocałuj jeszcze normalnie. Coś nam tam opowiada jeszcze ciekawego. Jak tam u ciebie? Ładnie się uczysz chodzenia, ty się ładnie też uczysz tutaj kształtów. To żebyś nam tutaj nie przeszkodziła, to później jeszcze raz dalej się ucz kształtów, proszę bardzo. O, jakie pocałunki. Jeśli stoimy blisko tutaj naszej garderoby, to może w garderobie postarajmy się o dziecko. Panie, gdzieś pan uciekasz. Ale jesteśmy bardzo w flirciarskim nastroju, więc nie ma problemu. Chodźmy. Chodźmy do garderoby. Może będzie szczęście, może nie. Chociaż tutaj u Śnieżki z bliźniakami to nie idzie dobrze, ale na razie jeszcze nie będziemy ich wspomagać. Może jeśli teraz w tej ciąży nam się nie uda bliźniaków, to może kolejny raz wtedy spróbujemy znowu masażu, bo chyba właśnie bliźniaczki Iga i Floryda były za pomocą tutaj właśnie chyba masażu płodności, chyba były wspomagane jeszcze. Tak mi się wydaje. Oczywiście przypominam, że nasza Śnieżka oczywiście ma tutaj cechę płodna już od bardzo, bardzo dawna, więc tutaj to nam zbytnio nie pomogło do tej pory. Dobra, więc tutaj masz już poruszanie się. W takim razie zapraszam ciebie. Ktoś zepsuł nam domek dla lalek. Oto już wiem, co masz zrobić. Napraw. Napraw to. Kochany, kto nam zepsuł domek dla lalek? No niemożliwe, ktoś zepsuł domek dla lalek. No to jest straszne, ja tobie nie pozwolę zobaczyć zepsutego domku dla lalek. Proszę, chodź tutaj i sobie tutaj porysujesz z lamą. No bo zepsuty domek dla lalek to jest coś strasznego. No, odłóż tę szklankę z sokiem, którym sobie pijesz. Później jak skończysz, to możesz dopić, ale ty ktoś zepsuł domek dla lalek. Ja nie wiem, kto to był. To chyba mogłeś być nawet ty, bo ja widziałam w twojej kolejce chyba domek dla lalek. Widziałam go. No, a ty nie będziesz robiła po prostu siku, ty zrobisz test ciążowy. A myślałam, że to jest, że chcesz się bawić chyba z kimś. A ty przecież nie lubisz dzieci, więc... A no tak, mogłeś zepsuć domek dla lalek. No proszę, proszę, proszę. I udało nam się zejść w ciążę? Tak, jemy za dwoje. Wspaniale, 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 wspaniale. Dziewczyny zapraszam do domu.
No, bardzo dobrze. Więc możemy tym szczęśliwym akcentem będziemy mogli dzisiaj kończyć nasz odcinek. O, i ciebie mogę tutaj poprosić do zabawy właśnie teraz lalkami, bo już domek jest naprawiony. Proszę bardzo, ty już uzyskałeś też chyba trzeci poziom myślenia. Tak, bardzo ładnie. I teraz jeszcze poruszanie się, a więc teraz ty możesz sobie troszeczkę pozjeżdżasz, proszę bardzo, więc zapraszam na zjeżdżalnię, proszę bardzo, więc no, tutaj jeszcze powiadamiamy naszego tutaj pana o tym, że zeszłyśmy w ciążę. O, i kto to nas odwiedził? Martyna! No to zapraszamy do środka, zapraszamy, już dawno cię tu nas nie było, kochana, więc serdecznie zapraszamy. Skoro już tu siedzisz na naszym fotelu bujadem, no to zapraszamy do środka. No, pana to możemy już z grupy wyprosić. Możemy rozwiązać, no. Zapraszamy, nie siedź tak na dworze, kochanie. Zmarzniesz, wejdź do środka. Więc tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Ja mam nadzieję, że wam się podobał. I do usłyszenia, do zobaczenia. Susu!